Okej. Okay. Tam mamy taśmę retrospekcyjną, bo już akurat widzę, jak ona się tam sobie świeci. Więc lecimy do niej. Dobra, w dobrym momencie zatrzymałem ten spin attack. Bo to mogłoby się źle skończyć, uwierzcie mi. No i fenomenalnie, kolejna taśma kolejna taśma jest zdobyta. Czemu ja przez chwilę mama chciałem powiedzieć, what the fuck? Jak widać, te smoki nie są w stanie nawet nas zaatakować, jak mamy ten turbokręcioł. Jednakże radzę lepiej mimo co uważać, bo mogą nas odpychać. A to jest równoznaczne właśnie z tym, że możemy zginąć. Na szczęście nasza taśma retrospekcyjna się zapisuje, tak więc ja jestem czysty i nie mam sobie nic do zarzucenia. Teraz tylko starać się przechodzić poziom legit. Znaczy legit, no pod tym względem, żeby zdobyć wszystko. Przynajmniej będę się starał zdobywać wszystko. Nie zawsze mi będzie wychodzić, ale teraz wydaje mi się, że nawet lepiej gram niż za czasów tamtego streama. Czyli jakiś czas temu. Obecnie, kiedy ja to nagrywam, to dzisiaj wylądował chyba 10 i 9 odcinek z Raymana Revolution, a jutro będziecie mieli debiut pierwszych dwóch odcinków z Crasha 4. To w końcu jak jest Embryo, bo już ty sam się gubisz we własnych zeznaniach. Przynajmniej z tego, co ja widzę. Najpierw gada, że niby jesteśmy, zdaje sobie sprawę, że jesteśmy jego przyjaciółmi, a potem jednak nie, więc o co mu chodzi? Widać, że jakiś chory psychicznie typ. No w sumie zawsze Embryo był taki jakiś powykręcany, ale mimo, że on był powykręcany w takim dosyć innym tego słowa znaczeniu, to powiem szczerze, że jednak ja lubię go jako postać. Serio, to jest jeden z moich ulubionych naukowców, jeżeli to tak mogę ująć. Serio, jest to postać, która uważam, że jest mało co doceniana w tej serii, bo jest sporo jego fanów, jak i sporo osób, no trochę nielubiących go. I trochę nie rozumiem czemu. Dobra, jak to teraz zdobyć? A, w taki sposób, dobra. Ta uwaga właśnie na to. I teraz lecimy do góry. Fak, 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 dobra. Dobrze. Teraz do góry. Ej, teraz serio, jak tam się dostać? Bo teraz to ja nie widziałem nawet żadnego przejścia, żeby się tam dostać do tego życia. A widzę, że da się zdobyć te życie, więc nawet spróbuję zaryzykować. Patrzcie, udało mi się w końcu tam wskoczyć, ja pierdzielę. O kurde, ależ to siwo konkret. Teraz gadam kurde jak Chomsky, ja pierdzielę. Dobra. Pozdro gnomie swoją drogą, ale ja tu lecę dalej zdobywać swoje upragnione 100 pro. I teraz tylko ostatnia skrzynka. Yes! Mamy to! 3 życia na plusie, dobrze! 105 na 139, zobaczymy ile nam skrzynek zabraknie. No bo ja niestety mam taką tendencję, że i tak kurde tych skrzynek mi zawsze brakuje sporo, więc zobaczymy ile mi tam tym razem zabraknie. Chciałbym, żeby oczywiście wszystko było zdobyte, ale nie wydaje mi się, że tak będzie. Dobra, co tu jest grane? Okej. Czyli nie ogarnąłem petardy, bo coś mi... Jakby mi Crash nie chciał doskoczyć. Przez chwilę mi się wydawało, że Crash się od ściany odbija, nie? Oj, ja chyba coś czuję, że końcówka tego poziomu będzie przesrana. Ja chyba wiem, co to jest za poziom. Tak mi przynajmniej pamięć podpowiada, że chyba wiem,
jaka będzie końcówka tego poziomu, bo niestety ja część tych poziomów już nie pamiętam po ostatnim zagraniu. I myślę, że to jest chyba z wiadomych przyczyn, czemu nie pamiętam. Bo jednak no... trochę to było temu. W sensie no, z jakiś tydzień temu. Dwa. Już chyba klejnocika za trzy śmierci też nie będę miał. Bo ja coś czuję, że to się raczej nie skończy na tych trzech. Raczej będzie ich więcej, tych śmierci. Teraz jeszcze trzeba synchronizować z tym. Dobra. Się udało. Teraz tutaj synchronizacja. Dobrze. Sorki za telefon, jeżeli go słyszeliście. Tak zwane wibracje. Dobra. Pamiętaj, Michał, poziom nosi nazwę Na Spokojnie. Więc nie ma co się... No i po klejnocie. No i po klejnocie, kurde. To już będę wiedział, gdzie mogę wrócić, jeżeli chodzi o poziom. Czekajcie, muszę tylko Wi-Fi wyłączyć, bo miałem przez chwilę Wi-Fi włączone. W sumie to nie, nawet nie wiem dlaczego, bo czasami mam tak, że z przyzwyczajenia, nawet jak nie korzystam z telefonu, to mam to Wi-Fi włączone, nie? I potem się dziwię, że mi bateria schodzi. Ta, to jest tutaj koniec poziomu. No, sporo skrzynek mi zabrakło. Coś czułem tak, że tak się stanie. No, miałbym w sumie klejnot za maksymalnie 3 śmierci i ukrytego gdzieś niestety nie zdobyłem. Szkoda, szkoda, trudno się mówi. Myślałem, że będą wszystkie, a tu się okazuje, że jednak nie, więc będę musiał tutaj wrócić. Swoją drogą będę musiał pokazać, gdzie był ten ukryty klejnot, bo pewnie po... teraz po tej sesji ogarnę, gdzie on był, ale tak to niestety nie wiem, gdzie on był. Tam nam się kolejny poziom odblokował, ale zanim my przejdziemy ten poziom, to przejdźmy kolejną taśmę retrospekcyjną. To już będzie szósta stacja. Jezu, co ja mam za plątaninę języka. Wybitne badania embryo. Zobaczmy, na czym ten poziom będzie polegać, bo szczerze powiedziawszy, to mówię, to są teraz retrospekcje, które za pierwszym razem przechodzę. Ja w ogóle tych poziomów jeszcze nie widziałem. Hello, feeble subject. It is I, Dr. Nitrous Brio, your future master. Mam wrażenie, że już jest teraz ten, 2 kwietnia. Ale tutaj pewności stuprocentowej nie mam. Okej, tu mamy w miarę fajnie zdobyte. Oj. Nie o to chodziło. No te poziomy są trochę trudnawe, to mogę... to mogę powiedzieć, że ten... że one są dosyć sprytnawe, te poziomy. I trudnawe zarazem. O, teraz się udało. Fajnie, fajnie, dobrze. Dobrze poszło. Fenomenalnie poszło. To chcieliście powiedzieć. Dobra, teraz standardowo lecimy tu, tu. O, checkpoint, więc w sumie mamy... całkiem spoko lokalizację. O Jezu, ile skrzynek nitro poszło. Tak.
To jakiś szaleniec musiał robić te poziomy z retrospekcją. No tak, oczywiście, Nbrio. To jest nasz szaleniec przecież. O. I proszę bardzo. Poziom zrobiony w 100%. Yes! Kolejny poziom zaliczony, bardzo fajnie, cieszy mnie to. Cieszę się normalnie jak kreszyk. Taki, widzicie, zacierz masz na mordzie, kurde. Zacierz na mordzie, to wiecie co to oznacza, nie? No dobra, no to skoro mamy taśmy z retrospekcjami kolejne zaliczone, więc czas na chyba ostatni poziom z tego wymiaru. Z Kaskad Spokoju 1402. I jest to poziom o nazwie Bez Balansu. I tutaj również możemy zdobyć taśmę retrospekcyjną, którą oczywiście zdobędziemy. Przynajmniej tak, takie mam nadzieję. W ogóle kolejna ciekawostka co do tym razem maski Aku Aku. Nie wiem, czy zauważyliście, ale maska Aku Aku zaczęła mieć jakąś mimikę twarzy. O co mi chodzi, pewnie się zapytacie. Jak normalnie w serii było coś takiego, że maska miała swój taki derpowaty face, derpowaty wyraz twarzy, kiedy latała przy Crashu, tak w momencie, kiedy Crash ma nieśmiertelność, to maska również zmienia swoją mimikę twarzy. Czyli chodzi o to, że na przykład jak Crash jest przerażony, to maska również jest przerażona. To jest kolejna ciekawostka. Co on w ogóle się tak ciągle śmieje, to takie jego mucha, ha, 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 ha. To takie, nie wiem, no dziwne trochę dla mnie. Dobra. Mniej więcej. Okej. Nbrio jak zwykle musi mi się wcinać w zdanie, więc przez to ja nie mogę dokończyć swoich myśli. Szkoda. Halo. Hej. A, nagrywam Crash 4. Dostaniesz pozdrowienia. Pa. No i niestety dałem dupy, więc restartujemy poziom, moi kochani, bo trochę mi zależy na tych taśmach retrospekcyjnych, by je od razu robić. To będzie już wtedy nasza siódma i kto wie, może dzisiaj do 10 dojdziemy z 21 chyba, coś takiego. 20 na 22 taśmy retrospekcyjne. Ale powiem wam szczerze, że jak zaczynam sobie grać na nowo w tę gierkę teraz, robiąc tą serię odcinkową, to strasznie lepiej mi się w sumie gra w tę gierkę, w sensie strasznie tak przyjemniej. Odczuwam wrażenie, że trochę mniej faili mam niż na live'ie. No ale to wiadomo, to jest też takich przyczyn, że uczyłem się grać. No teraz też w jakimś stopniu się uczę grać, bo jednak robię na ślepo 100%, więc... Znaczy to nawet 106% robię, bo przypominam, że się podejmuje tych platynowych reliktów, tak więc no generalnie ciekawa sprawa to wyjdzie z tego. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, jak widzicie, te duchy możemy normalnie atakować ze spin ataku, tak więc nie macie o co się martwić.